Witam wszystkich, z tej strony Ekspert, a to jest kolejny odcinek Ekspert Game Broadcast. Tym razem relacja z 610 odcinka teleturnieju Milionerzy, który został wyemitowany 13 marca 2023 roku. Jako pierwszy swoją grę rozpoczął Przemysław Kaczówka, który przeszedł eliminację z czasem 2 sekund i 322 tysięcznych sekundy. Na pierwsze pytanie padła odpowiedź C, która była poprawna. Na pytanie drugie poprawną odpowiedzią okazała się odpowiedź B. Na trzecim pytaniu pojawiły się pierwsze problemy, w związku z tym Przemysław Kaczówka postanowił użyć koła ratunkowego pół na pół, które pozostawiło odpowiedzi A i B i spośród tych odpowiedzi uczestnik zaznaczył odpowiedź B, wygrywając 2000 zł. Na pytanie za 5000 zł prawidłową odpowiedzią okazała się odpowiedź A. Na pytanie piąte uczestnik wybrał odpowiedź B, która okazała się prawidłowa. Na pytaniu szóstym Przemysław Kaczówka użył kolejnego koła, tym razem pytania do publiczności i głosy rozłożył się w ten sposób, że na A zagłosowało 4% publiczności, na B 6%, na C 29% i na D 61%. Uczestnik poszedł za głosem publiczności i wybrał odpowiedź D. Niestety była to zła odpowiedź, a poprawną odpowiedzią była odpowiedź C. Przemysław Kaczówka zakończył swoją grę z gwarantowanym 1000 zł. Jako następny grę rozpoczął Łukasz Bazydło, który wygrał eliminację z czasem 5 sekund i 138 tysięcznych sekundy. Niestety już na pierwszym pytaniu pojawiły się kłopoty i Łukasz Bazydło użył koła ratunkowego pytanie do publiczności. Odpowiedź A otrzymała 63% głosów, odpowiedzi B i C 6%, a odpowiedź D 25%. Uczestnik wybrał odpowiedź, na którą zagłosowała większość publiczności, czyli A, wygrywając 500 zł i po pierwszym pytaniu zakończył się czas odcinka. Ze statystyk odpowiedź A była poprawna 2 razy, odpowiedź B 3 razy, C 2 razy, a odpowiedź D ani razu. Z kół ratunkowych pytanie do publiczności zostało użyte 2 razy, pół na pół tylko raz, a telefon do przyjaciela ani razu.